Witam Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek Pogadanki Morta. Trochę trudno w to uwierzyć, że powstaje kolejny odcinek, przynajmniej dla mnie, bo tak naprawdę raczej na tym jednym albo dwóch miało się zakończyć. Ale... Plup! Treścią tego audiologa jest, dlaczego w zasadzie jest to audiologiem, a nie wideoblogiem, albo, no nie wiem, dlaczego w ogóle przyszło mi do głowy, aby robić audiologii. Więc ja od bardzo wielu lat tak naprawdę pisałem blogi. W bardzo, bardzo młodym wieku. Był to zwykły papierowy pamiętnik. A w późniejszym czasie, kiedy już internet wchodził dopiero w zasadzie, ale pojawiały się już takie jakieś tam pierwsze serwisy, strony i tak dalej, to wtedy pojawiały się blogi. Lepsze, gorsze i tak dalej, ale pojawiały się. I tak naprawdę... ja właśnie swoją jakby przygodę z internetem rozpocząłem w dużej mierze blogami. Piszę po dziś dzień. Nie tylko bloga, ale ze swego czasu prowadziłem też kilka opowiadań. Pisałem bardzo dużo opowiadań, a w chwili obecnej są to głównie artykuły albo artykułopodobne rzeczy. Więc jakby to moje życie pisarskie nie skończyło się i ono trwa dalej. Natomiast ja zawsze miałem dosyć duży problem z wypowiadaniem się słownym, bo o ile to pisanie nie jest dla mnie jakoś specjalnie problematyczne z racji dosyć długiego stażu w tej właśnie materii, w tym właśnie obrębie jakby, o tyle jakby przemówienia i tak dalej zawsze stanowiły dla mnie duży problem. Przede wszystkim fakt, że brzmię jak baba. No, nie ukrywajmy, brzmię jak 13-letnia dziewica albo, no nie wiem, kurczę, co najmniej właśnie 13-latek przed mutacją, mając 20 lat. No to troszeczkę paradoks i ironia losu. Ale no takie są fakty, takie są realia i tego no, po prostu nie zmienię. Nie mam ku temu możliwości zmienić coś takiego niestety, a szkoda, byłoby super. Znaczy mam możliwość, bo ponieważ jakby wyprzedzając pytanie, dlaczego mam taki głos, jest to wynikiem hormonów. Znaczy problemów z hormonami, dość, że tarczyca mi nawala, to jeszcze hormony troszeczkę nie tego. I no po prostu ta kwestia jest właśnie u mnie problematyczna i ona jest do regulacji, natomiast ta regulacja trwa bardzo długi okres czasu, a ja zawsze muszę niestety przekładać wizyty u lekarza i tak dalej, bo zawsze coś wypada, jak nie sesja, to coś tam i po prostu o, no ale to nie o tym była mowa. Od długiego czasu też bardzo, bardzo dużo oglądam oglądam YouTube'a. Oglądam masę YouTuberów w chwili obecnej, kiedy to nagrywam. Mam około 120 subskrybentów, znaczy mam około 120 osób, które subskrybuję. Z częstotliwością oglądania ich filmów bywa różnie, ale raczej systematycznie oglądam w miarę dużą część tego, co subskrybuję. W związku z czym stanowi to, no jakby może nie tyle dużą część mojego życia, bo troszeczkę brzmi tak nerdowo strasznie, matko. Ale chodzi o to, że no sporo oglądam tego YouTube'a, tak? I zawsze fascynowało mnie, jak ludzie są w stanie połączyć swoją pasję do gier komputerowych z właśnie YouTube'em. I mnie się zawsze coś takiego marzyło, powiem szczerze.
Było kilka nieśmiałych bardzo prób w tym kierunku, ale zawsze one jakby spalały na panewce, dlatego że po prostu wymagania sprzętowe, moje osobiste wymagania sprzętowe nie spełniają akurat wymogów tych, które jakby no, nie tyle by mnie usatysfakcjonowały, bo bez przesady, ale takich, które sprawiłyby, że w ogóle to byłoby możliwe podziałanie coś w tym kierunku, dlatego że po prostu ja dysponuję tylko i wyłącznie laptopem, dysponuję tylko i wyłącznie laptopem niestety i to takim laptopem już 6-7-letnim, w związku z czym moje jakby możliwości są dosyć ograniczone niestety i przy nagrywaniu czegokolwiek laptop po prostu ścina, zawiesza się, są lagi i tak dalej, w związku z czym jakby tych właśnie możliwości sprzętowych nie posiadam. Natomiast zawsze właśnie rajcowało mnie strasznie takie gameplaye albo coś takiego, a jakieś właśnie materiały na temat gier, aby je tworzyć. I tak właśnie w zasadzie powstała idea w ogóle pisania artykułów albo coś a la artykuły, pseudoartykuły. Tak właśnie w ogóle powstała ta idea na temat gier, ponieważ mnie strasznie, kurczę, strasznie rajcowało to i zawsze ja pamiętam jak język mi zaplątał. Jak dobrze pamiętam, ja z grami miałem coś wspólnego od dawien dawna i po prostu od najmłodszych lat, tak naprawdę, od kiedy tylko jakby gry stały się tak troszeczkę bardziej ogólnodostępne, w czasach mojego dzieciństwa, młodości, bardzo młodej młodości, one powoli raczkowały, powoli wchodziły, jakby tak samo powoli wchodziły komputery, zwolna też PlayStation jedynka pamiętna. To wszystko dopiero jakby raczkowało i ten świat mnie zafascynował. Ten świat mnie absolutnie zafascynował, zaintrygował, był dziwny, był inny, był fascynujący, stanowił pewne wyzwanie, dawał niemożliwie ogromne pole do popisu mojej wyobraźni, mojego rozwoju i tak dalej. To w ogóle temat na grubszą jakby rozmowę, którą być może poruszę w jakimś tam dalszym materiale, który mam nadzieję będzie miał miejsce. Do czego zmierzam? Bo już zgubiłem wątek. Do czego zmierzałem? Bo zgubiłem wątek. Boże. A, no i w każdym razie, jako że nie mam tych możliwości nagrywania na chwilę obecną jakiś gameplay z moim zabawnym komentarzem, pomyślałem, że w zasadzie audiolog, dlaczego nie audiolog, prawda? Dlaczego nie wideoblog? A, to już jest troszeczkę inna inszość. Dlaczego nie wideoblog? Dlatego, że tak. Wiecie, to są pewne aspekty życia, których na razie nie chcą mieszać ze sobą. Mam na myśli to, że... O, jak fajnie go dejwują. Nieposiadanie wardów. Tak! Dobrze. Przepraszam, oglądam przy okazji mecz kolegi z Lola. Są pewne aspekty mojego życia, przypomniało mi się, są pewne aspekty mojego życia, które nie chcę, których nie chcę na razie w chwili obecnej mieszać. To są takie bardzo prywaty, wiecie. Są po prostu ludzie, którzy nie powinni wiedzieć, że jakby w życiu internetowym występuje pod nicknamem Mord. I dla mnie to jest okej, jeśli oni tego nie wiedzą.
Myślę, że dla nich też to jest pewne bezpieczeństwo psychiczne. I to jest na razie okej. Okay. Być może kiedyś jakby pojawią się jakieś wideoblogi czy cokolwiek. Ja nie wykluczam. Ale doszedłem do pewnego wniosku, że aby robić to, co się chce robić, nie musi się jakby iść na aż tak wiele kompromisów. A, oczywiście kompromisy są jak najbardziej w porządku, ale kompromisy w takiej bezpiecznej ilości, że tak się wyrażę, są w porządku. I tak, właśnie. Także właśnie dlatego jakby powstają te audiologii. Mam nadzieję, że będą powstawały w dalszym ciągu i mam nadzieję, że będzie się Wam to podobało. A jeżeli nie będzie się Wam podobało, to mam nadzieję, że uraczucie. Tak, uraczucie. Brawo. Po prostu nie. Po prostu nie. Mam nadzieję, że uraczycie. Tak, uraczycie mnie łaskawie ewentualnymi jakimiś pomysłami na to, jak zmienić to, aby było dobrze. Po prostu, aby było dobrze. To jest jakby naszym priorytetem. Priorytetem, tak. Tego się trzymajmy, jak to mówią. Zabawnie troszeczkę. No, ale. Przepraszam, dalej oglądam ten mecz i tak po prostu. Haha, mam bekę. Przepraszam. Dobra. No to by było chyba na tyle. See ya. Tak. Boże. Trzymajcie się i cześć. Aha, i nie zapominajcie o zostawieniu lajka albo subskrypcji, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli nie, to oczywiście nie, no, proszę Was. Ale jeżeli Wam się podobało, to byłoby super. I tak. Powodzenia. Bądźcie bezpieczni. Żyjcie zdrowo. Żywicie dobrze. Cieszcie się życiem. Bądźcie szczęśliwi. Tak! To było na tyle.